Jest coś takiego w polskim myśleniu czasem, że my świata nie zmienimy. Słyszałam to bardzo dużo razy. A ja uważam, że ja zmieniam świat i że my świat zmienimy i że to nie kto inny, tylko właśnie naukowcy zmieniają świat i że to jest najprostszy sposób, żeby zmienić to, czego nie lubimy, właśnie iść na studia. Uczelni i wydziałowi zawdzięczam wyjazd za granicę, który jakby był związany z pracą magisterską z panią profesor Pamułą. To był taki moment przełomowy, który wpłynął tak naprawdę na całe życie mojej i mojej rodziny. Później również miałam bardzo dużo współpracy z profesorą Pamułą, więc jakby ta współpraca z AGH i z wydziałem ciągle była i była też takim wsparciem jakby w badaniach, które robiłam i też takim trzymaniem cały czas więzi z Polską. Teraz nie studiuję się po to, żeby mieć tańszy bilet autobusowy, tylko po prostu trzeba chcieć i trzeba to lubić. I trzeba też mieć takie poczucie, że ja się uczę tego dla siebie nie po to, żeby zdać egzamin. Trzeba mieć taką chęć kreatywnego myślenia po to, żeby rozumieć świat, rozumieć różne jakby elementy. I później te wszystkie puzzle składają się jakby w jedną układankę i w którymś momencie wiemy, w którą stronę chcemy iść i jak możemy jakby właśnie realizować swoje zamiary i zmieniać to, co nam się nie podoba w rzeczywistości. Więc zamiast marudzić, można po prostu iść na studia. Generalnie zaczęłam studiować psychologię najpierw. Po pierwszym roku psychologii uznałam, że nie, to nie jest do końca to. I w międzyczasie też zdawałam na weterynarię. No i to był też moment, kiedy otworzyła się inżynieria biomedyczna na AGH. To jest mój związek z wydziałem i to jest to, jak zaczęła się ta moja przygoda. No i wtedy też poznałam panią profesor Elżbietę Pamułę, która oferowała możliwość wyjazdu na Erasmusa. No i to był właściwie mój początek przygody z Holandią. Trochę szczęściem udało mi się trafić na doktorat też do Holandii i realizować temat, który był bardzo jakby bliski mojemu sercu i w którym mi się bardzo przepracowało. Po doktoracie zostałam przyjęta na postdoka i zaczęłam się tam zajmować biodrukiem 3D. No i to dało mi też taką możliwość startu i rozpoczęcia takiej indywidualnej już kariery naukowej. Możemy drukować bardzo precyzyjne kształty i w ten sposób możemy tworzyć mini tkanki albo nawet mini narządy. Oczekiwany rezultat jest taki, że takie elementy z żywymi komórkami można będzie wstrzepiać do ciała w przypadku, gdy powiedzmy mamy duże urazy albo nie wiem, na przykład mamy zanik kości. Oprócz tego zajmuję się też tak zwanym melt-electro writingiem. To działa na podobnej zasadzie jak druk 3D, tylko tutaj taki melt-electro writing ma również pole elektryczne. Dzięki temu możemy, w skrócie mówiąc, uzyskać dużo większą precyzję depozycji materiału. Używając tego melt-electro writing skupiamy się na rekonstrukcji tak zwanych hard soft tissue interfaces, czyli połączeń między tkanką twardą a miękką, na przykład mięsień, kość albo ścięgna czy powięzie. Jeśli będziemy w stanie otworzyć jakby całą tą gradientową tkankę i wszczepić ją do pacjenta, to leczenie będzie dużo łatwiejsze niż stosując obecnie dostępne metody leczenia. Mój zespół jest trochę podzielony między Polskę a Holandię. Tutaj w Holandii mam teraz 4 doktorantów, z którymi zajmuję się właśnie głównie tą techniką biodruku 3D połączoną z melt-electro writingiem. Myślę, że Gosia jest bardzo wspierającą osobą, to po pierwsze. Sama ma niesamowite doświadczenie, przeżyła wiele, dużo osób poznała, wiele historii widziała, więc myślę, że przez to jest niesamowicie otwartą osobą, wspierającą. Do zespołu tutaj trafiłam poprzez panią profesor Pamułę, pod której nadzorem również pisałam moją pracę magisterską, która jest w kontakcie właśnie z dr Wodarczyk-Biegun. Praca z Gosią jest super. Gosia jest bardzo osobą otwartą, która ma dużo pomysłów i naprawdę jeżeli ktoś czuje, że na przykład nie wie co dalej robić ze swoim projektem, Gosia będzie miała 5 pomysłów na sekundę, co można jeszcze zrobić i czego spróbować i myślę, że to jest świetne. Co w Gosi jest jeszcze super, to, że szuka okazji dla siebie, ale również dla swoich studentów. It's very interesting to do some tissue engineering research with Gosia, and she is very helpful. She always gives us some inspired points, and it really helps us to do some very good research. I think it is a really good experience for me. Pracuje mi się bardzo dobrze. Bardzo lubię właśnie tą możliwość pracy z ludźmi z różnych krajów, ale też duże szczęście daje mi to, że mam całą jakby pełną rodzinę. W sensie, że dwójki dzieci i męża. Mam swojego konia, mam swojego osła, mam swojego psa. Generalnie mamy cały zwierzyniec. W Polsce mam jeszcze 2 dodatkowych doktorantów i generalnie to nam daje też możliwość spojrzenia na te same problemy jakby z zupełnie różnych stron. Pomysły, które mamy, są wsparte jakby wiedzą i doświadczeniem tych ludzi z różnych laboratoriów, z różnych jakby szkół. Naprawdę uważam, że jakby mobilność w nauce to jest
to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Po prostu to jest ciągle rotacja ludzi. To sprawia, że jakby doświadczenia z różnych laboratoriów schodzą się w jednym miejscu, więc są nowe perspektywy, ludzie dyskutują i spotykają się jakby punkty widzenia, które do tej pory jakby się nie spotkały i tak powstają jakby największe i najlepsze osiągnięcia. Teraz my jesteśmy na kampusie Zernike. Rzeczywiście Zernike to był noblista, który pracował w Groningen. Drugi noblista, którego mamy obecnie żyjący, to jest pan Ben Feringa, który ma rzeczywiście swój pokój poniżej. Także rzeczywiście naukowo dzieje się tu bardzo dużo rzeczy. Można, jeśli ktoś chce, podejść do naszego noblisty i porozmawiać. To jest też osoba, która bardzo wspiera studentów i doktorantów. No, fascynująca osoba i fascynujące miejsce. Dwóch z moich doktorantów jest z Wimicu i mają bardzo, bardzo dobre i pozytywne oceny. Także jak tutaj rozmawiałam z profesor z grupy, to też mówiła, że zawsze była jakby pod wrażeniem osób, które przyjeżdżają właśnie z AGH do mnie i dołączają. Zawsze miało bardzo jakby pozytywne opinie osób pracowitych, osób mądrych. I ja też bardzo jakby lubię z nimi współpracować.